raz kolejny obchodziliśmy w tym roku obchody Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Polskie Towarzystwo Informatyczne od praktycznie powołania tego dnia jest jego polskim partnerem. W ogóle to jest inicjatywa Światowej Organizacji Telekomunikacyjnej. Jest nam bardzo miło, że akurat my możemy uroczystości te obchodzić. Oczywiście dzisiaj to jest tylko obchody Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, ale w ogóle na tą inicjatywę składa się cały szereg różnych konferencji, które odbywały się i będą się, odbyły się jeszcze i będą się dalej odbywały. Dzisiaj mieliśmy uroczystą galę, na którą zaprosiliśmy przedstawicieli organizacji partnerskich, instytucji, firm z sektora edukacji, szkolnictwa wyższego. Bardzo się cieszymy, że mamy takie liczne grono naszych przyjaciół. W ramach dzisiejszego spotkania uhonorowaliśmy kilku wyróżniających się za swoją działalnością członków naszego towarzystwa, osób pod znakami honorowymi Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Oczywiście kuluarowe rozmowy, które są niezwykle ważne, niezwykle potrzebne, bo wówczas możemy bilateralnie omawiać te sprawy, które nas wszystkich interesują, wymieniać się poglądami, opiniami, nawet ustalać pewne rzeczy, umawiać się na kolejne kontakty, kolejne spotkanie. To jest bardzo ważne, bo Polskie Towarzystwo Informatyczne jest organizacją skupiającą informatyków, ale jest to organizacja społeczna, także nie mamy instytucjonalnej możliwości spotykania się ze sobą, jak na przykład w miejscu pracy ludzie się spotykają, mogą coś ustalać. My spotykamy się przy różnych okazjach, przy różnych inicjatywach i takie święto jak dziś daje nam możliwość faktycznie, że w większym gronie możemy popatrzeć na siebie, porozmawiać, poustalać, podzielić się doświadczeniami, pogratulować sobie, pożalić się. W każdym razie takie jest życie i taki jest nasz świat. Wszyscy jako informatycy mamy świadomość, że zmieniający się świat zmienia się w największym stopniu pod wpływem technologii cyfrowej i to my jesteśmy również współautorem tego świata.